Zanim zaczniemy, przypominam wam, słuchajcie, o kodzie twórcy w sklepie Fortnite, czyli Barki the Player. Będę miał różne takie super moce? Jest to, słuchajcie, bardzo ważne, ponieważ mi to naprawdę pomaga w rozwoju kanału. No i gdybyście chcieli mi pomóc, no to właśnie taki sposób jest właśnie najlepszym. Nawet nie wspieranie na YouTubie, tylko wesprzyj twórcę, to jest według mnie najlepszy, najbardziej opłacalny sposób, żeby mnie wspierać, jeśli oczywiście ktoś mnie lubi. No więc pamiętajcie, że kodziki wygasają co 2 tygodnie. No. A teraz już zapraszam was do oglądania. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Barki the Player, a to jest, słuchajcie, uwaga, uwaga, 55. odcinek serii Fortnite ratowanie świata. W ogóle, słuchajcie, mam nadzieję, że się cieszycie, ponieważ poprzedni odcinek z Fortnite ratowania świata był nawet niedawno, ponieważ ostatni odcinek, no, był kiedy? 3 dni temu, słuchajcie, więc znaczy u was to może być 4 dni temu, bo to będzie najpierw dla wspierających. No więc słuchajcie, co 4 dni i postanawiam, słuchajcie, tak trzymać normę, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego. Jednak chciałbym, żebyście to wynagradzali łapkami w górę oraz subskrypcjami. No więc cieszę się, słuchajcie, że tak dobrze nam, tak szybko nam idzie. Słuchajcie, dobra, damy sobie już publiczną, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie misję se lata. Zbadaj niezidentyfikowany statek, ojejciu. Zbadaj niezidentyfikowany statek, okej. Ukończ misję zdobycia danych w strefie 40+. Dobrze. Zobaczmy sobie, jakie mamy zadania dnia. Zadania dnia to zbuduj wieżę radarową. Jeszcze 3 nam zostały. Zniszcz 6 huśtawek w udanych misjach. W udanych misjach, okej. Zazwyczaj można je znaleźć w strefach pod miejskich, czyli pod ten, czyli przedmieścia, znaczy nie wiem. Zniszcz 6 huśtawek, trzeba zniszczyć i zlikwidować 300 pustaków jako ninja. To no to dalej gramy ninjom. Ocaleńcy, nie, ocaleńcy nic nie robimy. No więc słuchajcie, robimy sobie misję Selata. Jeszcze słuchajcie, chwilkę sobie poczekajmy, zobaczymy, aż nam to wszystko pójdzie. I teraz wiecie co, postanowię, że teraz dam na bohaterów i dam ulepszanie. Tutaj sobie ulepszymy, tylko nie wiem właśnie kogo, słuchajcie, ulepszyć. Więc no jestem, trochę jest tak w niepewności, ulepszyć, sprawdź. Nie. Tutaj możemy ewoluować, no tak, przecież, no to możemy ulepszyć tego, bo zobaczmy ile on ma, tak. Dobra, no, tylko jedno ulepszenie się udało. Obrońcy, może kogoś, jakiegoś obrońcę można polepszyć. Nie, tego już można tylko ewoluować, tego też. Tego można jeszcze, nie ma, dobra, już nie mam tylu punkcików. A co z ocaleńcami? Dobra, tutaj to są poulepszani. O, ten na pewno nie jest poulepszony na maksa. No dobra, no na poziom 16 go wbiłem. No to słuchajcie, teraz ostatecznie, już przepraszam, że trochę tak długo, ale no inaczej być nie mogło. No dobra, słuchajcie, to teraz już ostatecznie lecimy sobie na misję se lata. Mam nadzieję, że ktoś dołączy, jakiś ktoś. Selata, ojej, misja zdobycia danych. Misja zdobycia danych. Szukamy, słuchajcie, misję zdobycia danych. To jest, to zdobądź danych. Słuchajcie, trzeba po prostu robić misję zdobądź dane. To jest łatwe, naprawdę, treść jest bardzo prosta, ale mi się, słuchajcie, zdaje, że sam tego nie zrobię, więc potrzebowałbym kogoś. Dobrze, co my tutaj mamy? Bo są, słuchajcie, dwie takie same misje, ale nie wiem, która jest łatwiejsza. Wziąłbym sobie łatwiejszą. To są łąki, a to jest nad jeziorem. Burza błyskawic, przyspieszenie, zasłony dymne, potężne karabiny sztormowe, spowalniające kałuże, osłabienie ścian. Dobra, słuchajcie, pójdźmy sobie na zdobądź dane. Tutaj. Mi się zdaje, że tutaj. A czekajcie, a musi być to 40+, a niestety musi być 40+, bo myślałam, że może być jeszcze coś innego, ale wątpię niestety. Poszukajmy sobie jeszcze tutaj, czy nie ma misji zdobądź dane. Nie, nie ma, tylko tu tam jest. No to robimy. Ale więcej nagród jest tutaj, no ale pójdźmy sobie tutaj. Mam nadzieję, że nam się uda samemu to zrobić, bo jak się nie uda, to będzie mi smutno. Dobra. Jest, dołączyli. Aż tak, dołączył Slick Zombie 9, dołączył Komando 333391 oraz Slick Cannon 8896. Chciałbym sobie zobaczyć, ile oni mają mocy. Kurczę, ja jestem najlepszy w tym składzie. Z tego, co widzę.
Ale mam nadzieję, że jak wszyscy będziemy pracować, to nam się wszystkim uda. Fajną porę wybrałem, ponieważ jest, słuchajcie, aktualnie czwartek, czyli 2 stycznia. Dobrze mówię? Czwartek? Chyba, na pewno. Chyba jest czwartek, ale sprawdzę sobie dla pewności. Tak, jest dzisiaj czwartek. No i, znaczy, przepraszam, jak wy to oglądacie, to jest u was piątek. No, ale jakby coś, ja to nagrywam w czwartek 2 stycznia 2020 roku o godzinie 13. Jest, będzie prawie 13. Okej. Okay. To teraz sobie czekamy na misję. Czekam sobie, jak się załaduje. Generalnie, słuchajcie, chciałbym zrobić film o Coppa, czyli po prostu o czymś, ponieważ, słuchajcie, już nie wiem, czy wiecie, ale na przykład pod filmem z Plants vs. Zombies Battle for Neighborville odcinku 5 komentarze są wyłączone. Dlaczego? Ponieważ film jest przeznaczony dla dzieci. Kiedyś będę mówił, a postanowiłem, że Fortnite nie będzie przeznaczony dla dzieci, w sensie moja seria, ponieważ, jak dobrze wiemy, w Polsce klasyfikacja wiekowa Fortnite'a to PEGI 12. Jeśli o tym wiecie, a jeśli nie wiecie, to już wiecie. Klasyfikacja wiekowa. Wzrok i bomby dym. A młodzież, szczerze, słuchajcie, bo ja nagrywam filmy bardziej dla młodzieży niż dla dzieci. Chyba, że to zależy, słuchajcie, jakie serie, więc tutaj mówię do każdego. Jeśli są serie z klasyfikacją wiekową polską plus 7 plus 3, to będę nagrywać dla dzieci i będę się starał w ogóle nie mówić słów takich jak kurde. Czy tak, będę się na pewno z tym ograniczał, zaś jeśli chodzi o takie poważniejsze serie, czyli na przykład PEGI 12, może czasami nawet 16, to bo będzie czasami 16, na przykład z Need for Speedem Heat albo ze Star Wars Fallen Order, które będę nagrywać, to już będzie, słuchajcie, troszeczkę intensywniejszy humor, więc no, bo jak możecie wiedzieć lub nie, młodzież się zaczyna od 11 do 13 roku życia, a ja idę tym tropem, że młodzież się zaczyna od 11 roku życia. O, głosowanie? Tak, dobra. Zgadzamy się. Jedyny sposób na zdobycie wszystkich danych to jak najszybsze zestrzelenie balonu. Więc zestrzel ten balon, pobierz dane i ruszaj dalej. No więc słuchajcie, dlatego wam o tym mówię, że jeżeli na przykład będzie inna seria, na przykład Plants vs. Zombies jest dla dzieci, ale na przykład Fortnite już nie, ale i tak oglądają mnie, a ja dobrze o tym wiem, że oglądają mnie osoby, które nie mają jeszcze 13 roku życia, a nie wiem, czy wiecie, ale YouTube jest od 13 roku życia dozwolony, więc taka szybka informacja. O, dobra, sobie przeszukamy tą skrzynię, może coś będzie fajnego. Tak nie za wiele. O, sobie słuchajcie, to już pliki są? O kurde, to już są pliki. Dobra, pozwolę sobie zbudować trochę tego, a potem im pomogę. Więc słuchajcie, was tylko informuję właśnie z tym, że będą wprowadzone zmiany. Przyjęcie na pewno. O, nie, nie, dobra, nie warto. Nie warto ludziska, bo nie zdążę. Dobra, to słuchajcie, idę już do tego pliku całego. No, więc jak już mówiłem, słuchajcie, YouTube jest dozwolony od 13 roku życia. Ale i tak dobrze wiemy, że wiele ludzi korzysta z tej platformy. Wiele osób korzysta bez ukończonego 13 roku życia. Okej, dobra. Kolejny plik. Kurczę. No. No teraz słuchajcie, lecimy sobie z misją. No to już wcześniej powiedziałam, zdobądź dane, już są 2 poprawne pliki. Nie możemy pozwolić, żeby uszkodziło więcej niż poprawnych, czyli maksymalnie może być 7 uszkodzonych, mi się zdaje. Albo 8, nie wiem. Ale mi się zdaje, że nie będzie uszkodzonych raczej. Dobra, a zobaczcie, czy wszyscy są. Jesteśmy. Tak, wszyscy to robimy. Słuchajcie, szczerze to dawno nie widziałam, aby wszyscy się angażowali w misję. Wszystkie osoby, bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. Ty nie jesteś, misiu. Nie jestem. Mam wow. Przeszłość. Okej, dobra. To lecimy. Kurczę, proszę mnie nie bić. Jednego złego gościa mniej. Te dane nieźle wyglądają. Kurde, trzeba go zabić. O nie, zginął. Nasz kolega. Rzucić go trzeba, dobra. Dzięki za pomoc. Spoko, nie ma problemu. Wow, uważaj! Nie
Mi się zdaje, słuchajcie, że misja szybko pójdzie, bo jak na razie jest wszystko dobrze. No, chyba pójdzie wszystko dobrze. Okej, okay. Nie, proszę nie bić. Przejęcie pliku udane. Kolega tam w burzy sobie chodzi. Ściana burzy jest coraz bliżej. Wiem, widzę. Słuchajcie, ale to może pochłonąć cały? Bo słuchajcie, jesteśmy w bardzo małej strefie, a dopiero jest 5 zrobionych. Słuchajcie, czy to może nas pochłonąć? Jeśli tak, to trochę słabo. O nie, kolega zginął. Dobra. Kolejny pin. Halo. Kurde, jeden ten awkuje. No trudno. Uwaga! Potwory. O, ludziska. Dobra, gincie. Chciałbym. Dobra, jak na razie wszyscy żyją, dobrze nam idzie. 6 poprawnych. A czy ta burza dalej idzie? Nie, ta burza już nie idzie, słuchajcie. Ona już nie idzie, więc... To już jest maksimum, słuchajcie, więc jest bardzo dobrze. W takiej strefie jeszcze możemy się utrzymać. Dodatkowo oni tylko z jednej strony przychodzą, a nie przychodzą z dwóch. Wow, będzie boom. No właśnie. Zniszczyli nam pułapki, będzie trudniej na pewno, ale damy radę. Uważaj! Dobra, już 7 poprawnych plików jest. Bardzo dobrze. Przejęcie pliku udane. Przejęcie pliku udane. Mam w ogóle, słuchajcie, maksimum zdrowia, więc to jest jeszcze lepsza wiadomość. Słuchajcie, ja jeszcze ten. A nie, dobra, to już jest obudowane. Chciałem jeszcze... Wow! Na pewno chcesz to zrobić? Gin, dobrze! Co to by było, gdyby... On nie zamknął z nim. Boom! Teraz to odczujesz. Dobra, dlaczego? Kolejny! Dzięki! Dobra, uda nam się. Jesteś misiu. 9/16, no to słuchajcie, już możemy tak naprawdę już nic nie robić. Wow, coś tam jest. To jest błoto jakieś, czy co? A, dobra, próbka. Mogę sobie pozbierać. Kurde, szybko, daj mi to leczenie. Te dane nieźle wyglądają. O! Nie, gin. Gin, nie, zginę. Kurde. Nie, bo chciałam to zrobić z tym. Z tymi automatami. Słuchajcie, to sobie tutaj wrócimy, bo już to akurat zrobiłem. To sobie szybko zrobię z tymi automatami i wrócę, bo... odwróć się. Inny gracz znalazł twój przedmiot zadania, bardzo dobrze. Mów cicho, zabijaj z ukrycia. No wiesz, ciesz się życiem. O nie. Yo, gruchotaczu gigancie, zadzierasz z niewłaściwym portem. Dobra. Gielne potwory pokonane. Kurde, bo oni już to coraz więcej, coraz... mocniej atakują i mi się to nie podoba, że tak atakują, tak intensywnie. Przejęcie pliku udane. Oni to intensywnie atakują, dobra. Dostanę się do tego domku, uda mi się. Mam nadzieję, że żaden pustek nie wszedł, dobra, nie wszedł. Dobra, jeszcze to, szybko. Już muszę uciekać. Nie, ja już muszę uciekać. Dobra. Naboje do strzelby. Okej, tutaj macy jakieś. Nie mamy ani jednego uszkodzonego, słuchajcie. Jest bardzo dobrze. Maszerują pustaki! Nie, wchodzicie. Dobra, teraz od tamtej strony chodzą, więc powinienem tam pójść. To trzeba ulepszyć, halo! Kurde, oni to za chwilkę zniszczą. Niestety. Przejęcie pliku udane. O, naboje bardzo ładnie. Odpada.
Okej, jest bardzo dobrze, ludziska. Już jest prawie 15 plik. Kolejny plik. Dobrze, jest bardzo dobrze, jest 15 plik. No i teraz czekamy tylko na ten ostatni, czyli 16. Mam nadzieję, że... O kurczę, to sobie ulepszymy. Wow, ktoś okrzyknął swój krzyk bojowy. Okej, dobra. I teraz stąd mam idealnie 999 naboi. Jestem z tego powodu bardzo dumny. Doskonale! Jest, słuchajcie! Udało ci się zabrać wszystkie pliki! Nie dobrać. Udało się, słuchajcie, zdobyć wszystkie pliki, aż 16 plików. Robota godna pochwały, dowódco! A zatem dobra robota! Zebrane dane pomogą nam znaleźć ocalałych i wykryć słabe punkty burzy. Tańczymy, słuchajcie, zaraźliwego. Co? Ej, jak oni to zrobili? Dobra, 24 tysiące punktów. Dobra. Będzie 118. Powinien być, wzmocnienie PD. I teraz dzienna premia PD. Aj, jednak nie, nie ma 117 poziomu. Znaczy 118. Bo 117 już mieliśmy. Okej, dobra. Łup pierwszego, łup trzeciego. Dobra, może będzie czwartego, powinno, nie, było blisko, ale niestety mamy tylko łup trzeciego poziomu. Misja zakończona bardzo szybko, jest to chyba jeden z najkrótszych odcinków, bo trwał zaledwie 16, może będzie trwał, znaczy 16 trwa to nagranie ze wstępem i outrem może trwać z 8, maksymalnie 18 minut, więc w ogóle bardzo szybko ten filmik poszedł. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo miałam naprawdę mało pracy z tym. To była moja pierwsza próba, więc będę miał jak najmniej chyba pracy w ogóle, więc jestem bardzo zadowolony, że to był dzisiaj taki luźny odcinek, a zrobiliśmy oczywiście postępy w kampanii. Ratowanie świata, więc jestem z tego dumny i napiszcie, słuchajcie, w komentarzach, jeśli będą, czy jest właśnie fajnie, że chcecie tak szybciej robić, ale musicie, słuchajcie, to wynagradzać tymi łapkami w górę i komentarzami, bo jak nie, to będzie tak samo jak wcześniej, czyli odcinki co półtorej tygodnia lub trzeciego poziomu. Okej, okay, mamy mieć, mamy PD ocaleńca i PD schematu. Dlatego, słuchajcie, robiłem tak... O, czekajcie. Wydają się całkowicie normalne. O, a to ciekawe. Słuchajcie, nie wiem, czy za chwilę będzie jeszcze coś, więc ja sobie teraz tylko otworzę. Okej, okay, mamy aktywną baterię. Kipicielka jazz. To było tylko tyle? Okay. Wszystkie dane pozycyjne zostały usunięte z dysków balonu. Osoba, która wypuściła ten balon, nie chce się ujawnić. Za wcześnie na ostateczne wnioski. To, że ktoś przeprowadza anonimowo zaawansowane badania, to niekoniecznie dr Winderman. Zabierzmy się zaraz za to i spokojnie znajdźmy pozycję tego balonu. No, słuchajcie, kurczę, zapomniałam, o czym ja tam mówiłem. O czasie filmu, no to maksymalnie 18 minut, no niestety nie będzie, bo teraz troszeczkę przedłużyła tym gadaniem. No, zapomniałam, słuchajcie, o czym tam gadałem. Więc przepraszam, nie będę tego kontynuował, bo nie pamiętam, o czym ja tam gadałem. No, ale no, teraz już wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapęcy w górę. Jeżeli nie lubicie, zostawcie subskrypcję. Zapraszam was na mój poprzedni odcinek. Ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć!